Witam, witam. Czas na trzeci dzień turnieju. Nie wiem, dlaczego miałem wrażenie, że dzisiaj jest już czwarty. Może dlatego, że siedzę z rodziną i trochę inaczej mi mija czas. Wczoraj dwie porażki. W obronach 5-0, więc ta obrona działa dosyć dobrze. Zobaczymy, jak będzie się spisywała do końca turnieju, ale raczej o to byłem w miarę spokojny. No, wypadałoby dzisiaj dźwignąć się w ataku. Ale zobaczymy, jakie będą klocki, bo te 2 dni to jest droga przez mękę trochę. Może by trzeba zmienić drużynę. Natomiast problemem czasem mogą być super talenty. Zobaczymy, jak będzie, więc trzymajcie kciuki. Walka numer 1. Okej, Azmia. No tu mogę się znowu zabić na kontrze. Przydałoby się czyszczenie, ale go oczywiście nie wezmę. Wezmę ciebie. Przydałoby się zabrać też dezaktywację w razie czego. I tą dezaktywacją będzie Kaedmon. To wtedy za Boga nie potrzebuję i muszę grać tak czy siak na 7 klocków. Czyli weźmy tak, Kaedmon i Mgła. I wydaje mi się, że to powinna być dobra ekipa. Szkoda, że Kaedmonowi nie zrobiłem jeszcze kostiumu drugiego, który dzisiaj wpadł. Bo zdecydowanie by się przydał. Też do blokowania podbić. I mgła również blokuje podbicia. Natomiast tutaj mamy drużynę na 7 klocków, a nie na 6. Gdybym Sabinie dodał talentów, byłoby 6, ale nie dodałem. Lecimy. Mam jeden fiolet, jeden żółty. Spróbujmy tu diament zielony. Okej, diamentu nie ma i jest żółty. Czy będzie diament zielony? Nie będzie. No dobra, niestety muszę iść po diament żółty. I ładować dezaktywację. A kogo wolałbym spowolnić? Skoratka czy świnie? A klocki puszczę w skoratka. Ale puszczę je dopiero za chwilę. Bez sensu. Okej, ale załaduję fiolety przed świnią, zablokuję przynajmniej miecze. Problemem zaraz będzie wybuchająca bomba. Okej, nie ma kontry. Więc pytanie, czy chcę iść po fiolety i od razu mieć gotową dezaktywację? Czy ryzykować, że Sabina nie przeżyje? Co się stanie, jak zrobię fiolety? Czy rozbiję sobie zielone? Jeszcze tego nie wiem. Ale dobra, idźmy po fiolet jeszcze raz. Oczywiście nie mogła wejść żadna kaskada, dobra. I rozbiłem sobie zielone. No, samymi fioletami tego nie wygram. Mam zielone. Ale tego nie przeżyję. Okej. Pytanie, kogo trafi skoratek? No way. Okej. Jeszcze jest okej. Blokujemy podbicia, zwiększamy obrażenia. I wypadałoby załadować świnie. Tylko czy mogę ją załadować, żeby nie rozbić sobie zielonych? Nie, bo Aodan uderzy. Ale jestem w stanie wystawić sobie zielone. Och, cholera, świnia się załadowała. Bomba wybuchnie za 2 rundy. Kaedmon i świnia są
pod ryzykiem. Dobra, zróbmy tak. Okej, bomba wybuchła, dziwne. Czy ją wyczyściłem? Jezu, jak tu się nic nie klei znowu. Dobra, świnia jest zablokowana. Zobaczmy, co się stanie. Nic się nie stało. Zaraz wejdą miecze mojej świni. Ej. Aha, dobra, nie mam barda. Masakra. Żółte mi nic nie dadzą. Zielone by mi coś dały. Albo fiolety. Ale fiolety to jest odpalenie znowu dwóch obszarów i to jest właściwie koniec walki. Fuck. Zielony mogę spróbować wpuścić na kilka sposobów. Ale żaden mi się nie podoba, bo powoduje kaskady. Fioletowy, czy to jest duże ryzyko? Odpala tylko Aodan. Jest zielony od dołu git. Ach, fuck! No nie miało być tej jednej kaskady. No to po walce. Świnia nawet nie zdążył uderzyć. Okej, okay. Zdążyła. Tylko to już nic nie zmieniło. Masakra, jedna kaskada i po prostu zepsuła cały plan. Nie ma opcji, żebym teraz kogoś jeszcze zdjął. Porażka. No nic, wykupię się. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No okej, okay. Wcale nie lepiej. Dobra, zmieniam drużynę. Jokohainen. Gdzie jesteś? Joka, Joka. Tu. I wypadałoby wziąć barda. Czerwony czy zielony? Czerwony. Dobra, zobaczmy, jak będzie. O, fajnie, tęczą. Dobra. W teorii mam fiolety. Zróbmy to przez kaskadę. Okej, liczyłem, że może fiolet też na dole się ustawi. Nie było tak kolorowo. Ale mamy jakieś klocki i mamy zablokowane podbicia. Dobra, jeśli zrobię jeszcze jeden zielony, to odpalę Kirilla, więc do końca mi się nie opłaca. Zobaczmy, czy wykończę Ferranta w jakiś sposób. Jednak nie, więc mogę iść po zielone. Okej, jest kaskada, zginie. Kalo nie odpali kontry. Szkoda, że świniak też nie zginął. Ale tu wygląda na porobione. Dobra, teraz tak. Zróbmy to w ten sposób. Zadajmy im jak największe obrażenia. Czy protka zdejmę? Nie, mam na niego fioletowe. W sumie nie są tu zbyt groźni. Zróbmy tak.
Okej, okay. Wygląda na porobione. Wystarczy czekać na miecze. Git. No dobra. I walka numer 3. Okej. Okay. Znowu kontra. Leczenie duch i znowu skoratek. W teorii mogę iść tą samą drużyną. Mogę nie mieć siły przebicia na tanka. A więc z drugiej strony mógłbym zagrać na fiolet dodatkowo. Nie, wolę zagrać na 6 klocków. Zobaczymy, jak będzie. Najwyżej się pomęczę. Klocków dużo, tylko w różnych miejscach. 3 niebieskie, 3 żółte, 3 fioletowe. Dobra, zacznę chyba od czerwonego, tylko patrzę, kurczę, wtedy ucieknie mi niebieski. Dobra, zacznę od niebieskiego. Zobaczmy, czy dostanę żółty, albo niebieski, albo fioletowy. Prawie. Tu mam żółte. Natomiast zaraz zacznie się robić nieciekawie. I teraz niebieskie czy fiolety? Chyba trzeba iść po fiolety i blokować. Jak się przebić przez to leczenie? Okej. Można francem. Aj, kurde, liczyłem, że skoratek się jeszcze nie odpali. Znowu pechowo. W tym momencie będzie mocno bolał Stoneclave. Dobra, trzeba iść jak najszybciej po żółte. Dobra, jeszcze jedna runda do wybuchu. Albo nie. Tak, jedna. Sabina spowolniona, co jest problemem i zaraz będę miał obniżoną obronę. O, Jesus, jak lipnie mi się układają te walki wszystkie. Wszyscy są spowolnieni, a kto... Aha, skoratek oczywiście, pasywka. Pasywka, która mi nigdy nie zaskakuje, jak nim gram. Duża szansa, że to będzie zero. O, Jesus. Jasne. Ile rund blokady? 3. No to kontry nie będzie, ale ja też nic nie mam.
Trudno, bijemy tak. Zobaczymy, kogo skoratek dobije. I tak czy siak, to będzie walka za zero. Masakra, że najgorzej jest się przebić przez te walki z medykami. I skoratek oczywiście znowu odpalił pasywkę i znowu mnie spowolnił. Cztery zielone nic mi nie dadzą, bo jestem spowolniony. A jakim cudem kontra... Ha, on się oczyścił. Jesus, naprawdę. Masakra. No mogę jedynie sobie diamenty odpalać i... Tylko podbijać im jeszcze wszystko. Musiałby Dandre zejść, ale niestety nie przytęczy. No dobra. Przeholowałem tutaj. No i nie doczeka do ataku. Porażka. No dobra, trzeba wrócić chyba do grania blokowaniem many, bo w ten sposób mi nie idzie. Walka numer 4. Świnia, drzewo, Franc. Jasne, czy może być ciekawiej? A świnia, więc wypadałoby ją zdjąć na siłę. Ale chyba tego nie zrobię. Zrobię to tak. Zobaczymy, czy dostanę 6 klocków. 6, 7. Okej, mam 4 fiolety, to jest plus. Tylko co dalej? Podbicie świni mogę zablokować 6, ale 6 w tym momencie też mi nic nie da, bo nie mam jak ich złożyć. 6 żółtych też nie mam. Więc idźmy. Okej, mam 7. I jestem w stanie zablokować środek. A teraz, przez co będę grał? Będę grał prawą stroną, więc mogę nie blokować Franca. Złożę kolejne fiolety. Coś jest. Dobra, wybijmy świnie. Oczywiście musiało pójść leczenie. Dobra, jestem w stanie załadować za Boga. Drzewo mnie... Jesus, uderzy po Francu. A Franc uderzy i tak po obniżeniu obrony. Dlatego, że chciałbym załadować czerwone, ale chyba załaduję czerwone przez drzewo. Dajmy sobie to leczenie. Dobra, drzewo zginie. Mam 3 żółte na pusto, więc jest szansa, że moja świnia się załaduje. I teraz jak to przetrwać? A tak czy siak wygląda na to, że muszę załadować kła albo grać czwórką przez Franca. Okej, znowu 3 żółte. Dajcie fiolet od dołu. Naprawdę. Dacie fiolet? Dzięki. No nic, znowu kieł się odpali. A
ale może Proteusz znowu ustoi. No, ledwo, ale jeszcze dał mi czas. Dobra, i muszę grać tą stroną, żeby teraz nie odpalać kła i zaczekać na wybuch świni. Fiolet od dołu? Nie, czerwony też jest ok. Git. No dobra, trochę to trwało, ale udało się odzyskać tutaj kontrolę. Ale to jest różnica właśnie na szturmach, jak przychodzą jakieś łączenia, albo jak nie przychodzą. Porobione. I ostatnia walka. No okej. Wypadałoby zostawić ten sam skład. Nie mam tu dezaktywacji na kontrę. Nie, mam fioletową. Dobra, więc mogę jechać tak samo. Niestety Sonia jest, która czyści. Ale może nie wyczyści. Dobra, będę szukał kolejnych fioletów. I mogę sobie ich szukać. Franca chyba odpalę, jeśli nie pójdzie kaskada. Git. Dobra, mogę detonować bombę w dwóch miejscach i jest szansa, że wejdzie fiolet tutaj. Nie wszedł, ale mogę zdetonować kolejną bombę i załadować fiolety. Sonia chyba zdąży oczyścić. Ok, nie zdążyła, ale niestety ma pełną manę, więc muszę czekać ze specami. Najlepszy ruch mam w teorii przez świnię. Bo mam kaskadę czerwono-zieloną. Mogę poszukać jeszcze tu żółtego. Tylko nie chciałbym Aodana odpalać. Ok, zablokowani. Trudno. I oleję tu chyba mieliki. To mi da trochę czasu bez ich leczenia. No, takie kaskady to mogą sobie wchodzić. Dobra, zablokuję Sonię, żeby nie było już czyszczenia. I teraz gdzie będę grał? Mam zielone pod Aodana. Fiolet wejdzie? Nie. Ale jest ok. Jeszcze trochę to potrwa. Dobra, Sonia ginie. I zostaje mieliki, którą za chwilę uda się zablokować, ale na pewno jeszcze raz odpali. Dobra, zrobię to tak. To można było z kaskady odpalić, ale nie było w sumie takiej potrzeby. Porobione.
No dobra, kolejny ciężki dzień, ale jednak z Protkiem chyba trochę lepiej to mi się układa. Zobaczymy, jak będzie w następnych dniach, także dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.